Moja koleżanka, ona jest bardzo kontrolowana przez rodziców i tam nie ma dobrej więzi, więc ona ukrywa to, co robi przed rodzicami i nauczyła się żyć ukrywając swoje zainteresowania albo zakładają jakiś ulubiony t-shirt albo skarpetki, tak żeby wychodząc z domu nie było ich widać. I to jest takie bardzo przykre, jak się na to patrzy. Te koleżanki mogą w pewnym momencie przekraczać jakąś granicę i zacząć ukrywać gorsze rzeczy. Marzy nam się, aby każdy rodzic mógł usłyszeć o tym, przemyśleć temat budowania więzi z dziećmi i porozmawiać z innymi rodzicami na temat tego, co może zmienić w swoim domu. Wierzymy, że każdy młody człowiek może wzrastać w domu pełnym miłości i akceptacji. Rodzice mogą być jego najlepszymi przyjaciółmi i może wkroczyć w dorosłe życie bez bagażu problemów i tematów do przepracowania, ale ze świadomością wsparcia ze strony rodziców. Przez to, że rodzice mnie akceptują taką, jaką jestem, to nie boję się ubierać tak, jak mi się podoba. Od kilku lat prowadzimy kurs internetowy Dom Mocnych Więzi, czyli jak zbudować trwałe więzi z dziećmi i przekazać im wiarę. Rodzice, którzy ukończyli ten kurs, mają większą świadomość potrzeb emocjonalnych swoich dzieci. Zamknięte dzieci się otwierają. Rodzice lepiej rozumieją swoje nastolatki. Właściwie formują oczekiwania wobec swoich małych dzieci, oparte na ich wieku i ich możliwościach. Rodzice zaczynają świadomie towarzyszyć swoim dzieciom w rozwoju. Już wiem, jak sobie radzić. Jakby ten kurs mi dał takie narzędzie, takie drogowskazy, i że one są dobre, i że się sprawdzają, i że tędy właśnie mam iść. Ja mam też w sobie więcej spokoju i widzę, że ten spokój się przenosi na mojego męża. Mimo, że tego kursu jeszcze nie robił, a sądzę, że na pewno przerobi. Spostrzegam, że bardzo ważne jest spędzanie z dziećmi czasu, że to jest bardzo potrzebne, żeby budować te relacje dobre, właśnie przez wspólną zabawę i żeby to, co one lubią, też z nimi robić. Jakość tej relacji, jakość tej więzi zadecyduje o tym, za kim on pójdzie. Czy to będzie mój głos, czy to będzie głos na przykład jakiejś przypadkowej koleżanki czy towarzystwa. Mam nadzieję, że się jeszcze nie spóźniłam. Jeszcze zdążę przerobić sobie właśnie taki temat, żeby bardziej dzieci słuchać, a nie odgórnie im radzić, tylko po prostu bardziej się wsłuchiwać w dzieci. Jeżeli nic w małżeństwie nie działa i nic w domu nie działa, to zapiszcie się na ten kurs. Być może najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić dla swoich dzieci, to zapisać się na nasz kurs. Wejdźcie na naszą stronę. Polubcie. Obserwujcie. Bądźcie w kontakcie. Zapraszamy. werwińscy.pl